Panie Krzysztofie, w ramach rekompensaty za to, że tyle razy Pan mnie pozdrawiał, pozdrawiamy również Marcin z M, z aktorką. Również z M, z inną osobą. Pozdrawiamy i powodzenia. Powodzenia. Krzysztof, podobno Ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką na moją kieszeń, tylko pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Kurde, pan Roman ledwo dycha. Dzień dobry. Ponieważ wczoraj... Komar mi tu lata i zaraz mnie zerze. Sioro balu. O, dupny jakiś. Jeszcze bym je wyruchał. Przepraszam. Wczoraj łaziliśmy aż do 18. 17.30 po placach. Bo nie zawsze ktoś coś kupi. Natomiast jak widzimy, że gość ma chętkę na zakup, jakoś tak mu nie idzie, to jeszcze na plac kolejny i kolejny, chociaż ci, co kupili rano o 9.30, już mają, kurde, ten znowu nie kupił. A propozycji było bez liku, ja pierdzielę. Pysk opalony, po północy byliśmy w domu, olej coś tam, auto nie trzeba oleja zmieniać, w ogóle oleju. O Jezu, 7 czy 8 aut wczoraj padło łupem, panowie laweciarze, dajcie mi tam cynka, jak wam poszło dalej, bo wysłałem adresy. Później oddzwaniałem, nikt nie odbierał. Ale jakoś kontakt był. Ale wczoraj szło jak po grudzie, cholera. Szło jak po grudzie, niemniej jednak pozycje nabyte. Pozycje nabyte, przy czym Insignia w 16 roku 4x4. Cudo. Czekajcie, coś już dzwoni rano, 7 z hakiem. Ale powiem wam, że wczoraj atrakcja była niezwykła, oprócz zakupów na placach. Otóż zazwyczaj jak ktoś chce jechać z daleka, o czym mówię, gdzieś tam z Polski, to halo, panie Krzysztofie, tam chcemy swoim autem, bo jest nas, nie wiem, dwóch, trzech, gdzieś tam jedziemy z Olsztyna, z Koziegów, czy z Pyrcinkowic. Tam jakaś składeczka, coś tam się dzieje. Wczoraj była ekipa ze wschodu Polski Labetą. Pozdro dla pana labeciarza. Szybki zakup. Piękna Oktawia w niebieskim błękicie tasmańskiego nieba, czy może liberyjskiej wody w morzu. Proszę ja was, natomiast jeden ekipant był umówiony na Wrocku i o tobie będzie ekipancie, a o was dwóch, za gamonie, posłuchajcie historii. Proszę państwa, stoimy, czekamy oczywiście gitara. Za kilka chwil, panie Krzysztofie, jedźcie bez nas. Mieliśmy kolizję. No, powodzenia, kurde, no, przykra sprawa. Kolizja, no trudno. Poranny ruch, trzeba być czujny. No, tniemy, jaramy blanty, browar, 5, 6, 7 godzina. Pan kierowca orientuje się w lusterku, że jak zjeżdżając na fajeczkę czy na siku, na każdą stację benzynową czy inny zjazd samochodowy, zajeżdża za nami ta sama bryka, staje 100-200 metrów w oddali w krzaczorach i obserwacja. A wcześniej już zwróciłem uwagę, jak uprzedziliśmy samochód marki Peugeot chyba 301, coś w deseń Renault Thalia, taki wiecie Peugeot z dupą typu sedan. Matko, mówię, ale ktoś nabył topora. Znaczy niezły, kształt ponadczasowy, owszem, gusty przeróżne na świecie. I tak proszę ja was, zjeżdżamy na jakąś stację, kolejną, a ten za nami, a my w lustereczka, faktycznie ty, śledzą, chcą na krzywy jechać na place. Chłopaki, to było boskie. Pan kierowca, bardzo pozdrawiam serdecznie, jego niebieskie obuwie, 1,8 na blacie, bo jeszcze takie skudo wyciągnie. Wszystko się telepie w środku, my tam te browary pootwierane, jointy poodpalane, żeby robota szła żwawiej. 1,8 Peugeot za nami. Hi, my zwalniamy, Peugeot zwalnia, nie wyprzedza. I wiecie, okazuje się, że jednak jesteśmy śledzeni przez dwóch sympatycznych panów, którzy na krzywy ryj, jak wspomniałem, chcieli zobaczyć, gdzie są tajne berlińskie piekarnie. Chłopaki, to był majstersztyk w waszym wykonaniu, ale pan kierowca, pozdrawiam raz jeszcze obuwie pana kierowcy i pana kierowcę serdecznie, nie jest leszczem. Macie szczęście, że nie było pana laweciarza. Panie Pawle, pozdrawiam.
ona nawet ciężar z nami, bo bym ryję poobtukiwał na ostatnie. Jest tak naprawdę, jest impulsywny i bardzo źle działa na niego zachowanie poniżej ludzkiej godności, mili moi. Pościg był za nami. Ale ciekawy jestem, gdzie dojechaliście, bo nasz sprytny pan kierowca, ja jako pasażer miałem tam tak wydeptane od hamulców i Jezus Maria, i ty panika. Peżocik może zdążymy. Zdążyliśmy. Proszę państwa, wstawię zdjęcie Peżota, gdzieś tam sobie cyknąłem. Dziękuję koledze, który podszedł. Mówi, zostawmy, nie podchodźmy do tej stacji benzynowej do niego, bo przecież no, wystarczyło nas 6, żeby nas podeszło. 4 koła przebite i nie jedziecie. Ale nie o to chodzi w życiu, żeby być mściwym i niedobrym. Chodzi, żeby być sprytnym. O to właśnie. Bo drzwi pani urwa, jak pani otwierała. O, dziękuję. Pan z wąsem. Przepraszam, myślałem, że to pani taka damska, to moja smukła była. A to moją strzyzna. I kurde! Tam zdjęcia waszego produktu, mam zdjęcie z daleka. Tam sobie poprzybliżałem, poskrinowałem. Ale kurde, niewyraźnie, ale super was tam widać. Wiem, że RODO, przestańcie, to znaczy, że mnie zamkną do więźnia. Takie akcje trzeba nagłaśniać i upubliczniać. Panowie, następnym razem pojedziemy innym autem i dlatego będziemy wam mylili tropy. Samochodów do jazdy jest bez liku. Ależ była akcja, ależ były emocje. A się nam tam browary poprzewracały w aucie. I co? Zgubiliśmy was, pan kierowca. Ciekawe, gdzie pojechaliście. Jednak to był wyścig na odcinku od Wrocka, ja wiem. Ze 300 km się ścigaliśmy. Nie jest łatwo zgubić małą, zgrabną, elegancką, szybką jednostkę peżotowską przy ciężkim, pokracznym busie, półbusie 8-osobowym. Ale proszę panów, od czego są sprytne różne metody. I co nakupiliście, mili moi? Także łopy, zdjęcie, bryki. Przerwa. Poważną akcję, bo jesteśmy śledzeni. Teraz sytuację chłopaki rozwijają. Zobaczymy, o co chodzi tankując. Teraz to rozkminimy. Jestem. Teraz o was już mniej. Oakley. Okulary nie są drogie. I tak. Co tam jeszcze wczoraj padło? Właśnie, a propos, jedziemy 28. Który dzisiaj jest? I 4. Jestem po jakimś jednym miejscu wolnym. 4 czerwca, później 11 czerwca. Ktoś tam też zapisany jest ze 2 osoby. Także dopisywać się, bo naprawdę atrakcji co nie miara na każdym wyjeździe. Ha, jasny gwint. Nie mam nakręconych kilku samochodów z tego prostego powodu, bo z drugiego placu czy z trzeciego król z królem drugim przypomnieli sobie, że jednak na tym pierwszym placu, o czym Zaremski mówi, jak jest okazja, łap za jaja. Przepraszam, łap za maskę, za kluczyk, za cokolwiek. Dlaczego wczoraj nie wzięliście polówki 11 rok, 1.6 diesel, 5-drzwiowej z klimatronikiem? Dlaczego nie wzięliście 3700 euro? Jeden z drugim, z trzecim. No, 11 rok, powtarzam. Wiem, że chciałbyś benzynę, ale nie ma. Światła żdżety w Golfie, ładne to jest nawet w takim prostokącie. Dążymy za autobusem? Oj, drugi, Jezus. No raczej nie, poruszyć ma dopiero 27 maja. Jak macie jakieś informacje w tej sprawie, tego... O, ja cię pierdykam. Tłok? A, tłok? O kurde, bułki jeś przywiózł. To późno. Nie, mięso, przepraszam. Myślałem, że konkurencja. I ten. I nie widziałem kilku Audi, nie mam ich na filmach, ale no, wrócili i kupili. Jak jedziecie bez Zaremskiego, miejcie czujność, bo kupiony został wczoraj samochód marki Samochód, Passat chyba 16 rok. Natomiast brief inny dostaliście, Crucifix z Passata, który został obok, a ten świeżo przywieziony. Nie mam jeszcze dokumentu, bo były gdzie? Były w wymeldowaniu i co? Chciałeś autem wrócić? Niestety, kolego sympatyczny. A propos! Hej, brief dopiero na przyszły tydzień odbiorę, we wtorek pocztą wyślę.
oraz dopłacę resztę do Passata, bo zostanie nas tylko zaliczka, proszę Państwa. Dlaczego by tu jeszcze powrócić, bo było tak wczoraj, było różnorodnie, kolorowo, że jasne, gwint, dużo by można gadać. Ale pościg wiadomo, jak to pościganty. Ech, to były jaja. Jeden z kolegów wczoraj, nagładziutko fryzura, sama skóra, tak chłopa zjarało, Malediwy chowają się, bo jednak 7 godzin czy 8 na słoneczku z odkrytym... 32 stopnie było. 32 stopnie było około 14 chyba godziny. Naliczył termometr w samochodzie. Także powiem wam, zacna zacność. Karczy chyba mam spieczone. Ramionka fuk. Kto miał krótkie gacie wczoraj na podorędziu tak zwanym, czyli ukryte w plecaku, bądź w czwartej kieszeni spodni, ten nie mam na filmiku, bo nie chciałem robić takiej sytuacji, jak na tych placach za samochodami, przebiórka z długich na krótkie. Noga kudłata nieprzygolona, ale było wczoraj fajnie. Także na place, jeszcze raz na place. Samo się nie zaplacuje, pracuje i placuje również. American Woman, Lenny Kravitz. Wczoraj poznałem kilka miejscowych przebojów w samochodach, bo oni tam mają przeboje powłączane na swoich płytach CD bądź innych radiach zagranicznych. Kurde, w wczorajszym wyjeździe rzeczywiście mogę długo gadać, bo był wyjątkowy. I proszę Państwa, kolega, który nie kupił niczego, a badał zacne tematy, kupował auto dla żony. Gdzieś 8 tysięcy euro raczej trzeba było wydać. Gol 7. Szary. Wiecie jak dziewczynami, kurde, jest to trudny temat. Najlepiej kupuje się auto dla żony typu niespodzianka. W końcu padł, no, ale to już było, kurde, nie wiem, które auto. Może z 10, naprawdę rzetelnie badane. Był to Leon z 14 roku, a miał być 16 rocznikiem, ktoś tam z dół nie słyszał. Za ósemeczkę miejscowych jurandów około. A pazerny, właśnie. Był człowiek, bardzo pozdrawiam również serdecznie, który za mną wczoraj na placach biegał, bo ja tam, wiecie, będąc jednostką jednoosobową, prawie się zająknąłem. Dać jednostką jednoosobową. Zaremski! To wtedy stąd sylwetka smukła. Gdyby nie to, że pan kierowca kusi mnie na każdym wyjeździe, jak jest przy drodze reklama dziadka w okularach, czyli KFC, kurwa, 30 skrzydełek. Ja potem mam przez 4 dni pryszcze na głowie i na plecach tych skrzydełek. To był, panie kierowco, ostatni zakup kubełka 30 skrzydełkowego, bo nie wyrobię. Nie po to robię slim sylwetkę, nie po to dymam na tych ciężarach, że miał żar skrzydełka. A ja wiem, czy to jest takie złe. Raz w tygodniu to jest za dużo dla mnie, bym musiał raz w miesiącu takiego dziadka w okularach zjeść. I a propos biegania, gratulacje, bo wczoraj biegaliśmy w kilku kluczowych momentach. Ja pierdykam, co tam się działo. I Krzysztof jeden za tobą biega. Trzeba podbiec, życie szybciej biegnie. Czas zasuwa, auto samo jedzie. Dobra. O, Citroen C3, 14 rok. Gratuluję nabycia za tanio jakoś, 3 saczykiem. Dojechany w tylny zderzak i tylny pas. Jako że ekipa była blacharsko-lakiernicza, panowie, gdybyście go nie wzięli, kolega joggingowiec mówi, dla ciotki, bo szukaliśmy dla ciotki benzynki, tam był przebieg 65 tysięcy kilometrów. Także chodzisz, niuchasz, mówisz, kurde, neue Wagen, czyli nowy traktor, żartuję. Rzeczywiście. Briefy duńskie, bo to pan Duńczyk, magister inżynier, o trudnym nazwisku bardzo, imieniu. Ale autentyczny inżynier, jako jeden z niewielu, ma tam pieczątkę, sztempel, przywala. I poszło na lawetkę od razu. Dajcie mi tam cynka, co doładowaliście jako drugie auto. Bo szkoda się było pinkolić z jednym autem tyle kilometrów. Ta polówka w 11 roku, będę jeszcze do niej wracał wielokrotnie, za 3700, 5 drzwi, klimatronik, siedziska grzane. Nikt tego nie wziął, kurde. No nowa buda, opy. Ciocia, jak się okazuje, od pana, mojego joggingowca, imion nie wymawiam, wiecie, są tajne, sekretne sprawy. Ciocia otrzyma Peugeota 108. 108 w Polsce nie szły, w litrowej benzynie, w roku 2015. Gratuluję cioci nabycia.
Zaliczka zostawiona, pan Lebeciarz tam już pogarnia te tematy, bo ja się już gubię, kto z kim i ile razy. I dlaczego, i za ile, i dlaczego tak tanio. Także idę do swojej słodkiej pracy, zbadam, co tam się dzieje. A tego polo mi szkoda, nie wiem, czy tam nie zrobię eine Frage do moich kuplów. Czy to jeszcze stoi? Kurde! 508 miała paść łupem. Peugeot czarny na nawigacji dużej, 12 rok, grudzień, 2-litrowy HDX. Teraz cena, 6500 euro. 12 rok, grudzień. Czyli pierwsza rejestracja może być tam 13 styczeń. No fajny błyszczący taki na 17 kółku. Nikt nie wziął. A to kolega od Seata, który już miał brać halo do żony. Ale chodźmy jeszcze kawałek, ale już 16 budy zamykają. 16.30, już ta druga zamańcuchowana. Przejrzyjmy to auto. Golf 7, też nie, 7500 chyba euro. Kombi, na kombi, nie kombi, więcej wejdzie lokownic i tego, leżaków. Proszę ja was i wróćmy do tego Peugeota, mówi kolega po godzinie chodzenia po placu. Jednak to dobra, sprawdzałem na Allegro, dobra cena, nawet świetna, wypaśnik, sam parkuje, no cuda na kiju. Cześć, mówimy do tego Peugeota, kolega przemyślał, ale nie krzyż to, przecież wiesz, jak jest coś fajnego, mówi do mnie opalony, la, 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 sprzedawca, że tego już nie ma. Sprzedałem go 10 minut temu, człowiekowi z Polski. Przepraszam. Kto szybszy, lepszy, to jest prosta zasada. Decyzyjność to podstawa. Spieprzam do roboty. Jak to, że auto pali, a klucze tutaj mam? A, start, stop. Nie ogarniam. Podróż 600, nawet 700 dla was. Bądźcie czujni, bo tu się sporo dzieje. Cześć.